Moi drodzy, tyle już żeśmy słyszeli o nawróceniu. Czym to nawrócenie może być? Trochę wobec tego, jak może Bóg nas wzywać i do czego może Bóg nas wzywać na tej drodze, która jest ciągle przed nami. Ale najpierw idziemy do Jezusa. Panie Jezu, zawierzamy Ci ten cały czas, który teraz rozpoczynamy, ten czas, który jest zwany okresem zwykłym w naszym Kościele. Zawierzamy Ci po czasie, w którym pragnęliśmy Ciebie uwielbiać przez nasze rozważania w rekolekcjach bożonarodzeniowych. Dziękujemy Ci, Panie, że możemy przychodzić do Ciebie, Boga żywego i prawdziwego, przed Najświętszym Sakramentem. Możemy przez chwilę zatrzymać się w ciągu całego dnia, nawet jeśli jest to tylko ta chwila, nawet jeśli w ciągu dnia nie mamy możliwości dotarcia do Kościoła, to ten moment chcemy traktować bardzo serio, gdy mówimy Tobie, przyjdź do naszych serc. Jedyny Zbawicielu świata, nasz jedyny Zbawicielu, który kochasz, który uwalniasz z grzechów, który pokazujesz drogę, który podnosisz, przemieniasz, który pragniesz, abyśmy widzieli Twoją obecność w naszym życiu. Ja Ci dziękuję też, Jezu, że możemy wracać do tej naszej formy, chciałoby się powiedzieć, tradycyjnego rozważania Słowa Bożego, kiedy na początku po prostu przed Tobą stajemy. I Panie, przyjmij także nasze uwielbienie tym prostym tekstem świętego Alberta Wielkiego, który napisał tak, że boskie słowo jest słodkie dlatego, kto się go uczy, słodsze dlatego, kto uczy, a najsłodsze dlatego, kto wprowadza je w życie. Daj nam tak, Panie. Amen. Witajcie, kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Rozpoczynamy nowy tydzień. Posłuchajmy słowa, które dzisiaj nas poprowadzi, a będzie to słowo z aklamacji. Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Wielu spośród nas już nie mogło się doczekać tego, żeby ten głos i dźwięk był lepszy, żeby to kadrowanie było bardziej wyważone i wszystko miało jakoś bardziej ręce i nogi, ale przyznam się przed Wami, że ja nie umiem tego wszystkiego robić, czego się uczę, gdy jestem sam na wyjazdach. W związku z tym ten czas rekolekcji bożonarodzeniowych to dla mnie też było ogromne wyzwanie wobec przygotowywania tych rozważań, które na ten czas robiłem. Przede wszystkim chodziło o treść, no bo przecież chcieliśmy przez ten czas do dnia wczorajszego oddać chwałę Panu Bogu, właśnie zatrzymując się na okresie bożonarodzeniowym. I to nie jest przypadek, że wybrałem dzisiaj to słowo, że czas się wypełnił. Rozpoczynamy nowy czas. Dzisiaj jest to czas, który nazywamy okresem zwykłym. To wcale nie oznacza, że to jest gorszy okres, tylko że to jest okres, który wprowadza nas zupełnie w inną dynamikę czytań, przeżywania tej relacji z Panem Bogiem. No bo o ile w okresie Bożego Narodzenia byliśmy skupieni na Jego narodzeniu i wcieleniu, oddając Mu cześć i chwałę za to wszystko, czego dokonał, przychodząc na świat, tak teraz patrzymy w kluczu tego właśnie Jego przyjścia na całą Jego posługę, na to, co czyni dla człowieka. A co czyni dla człowieka, co czyni dla mnie i dla Ciebie? No, usłyszeliśmy przed chwileczką, wzywa nas do nawrócenia. I być może te słowa słyszeliśmy wiele razy, słyszeliśmy w różnych odsłonach, i nawet niektórzy mogą być zmęczeni. No ale z czego ja mam się nawracać? Co ma być tym, co zostanie we mnie przemienione i nawrócone? I też myślę, że jeśli ktoś śledzi te nasze rozważania, to słyszał wielokrotnie, że nie chodzi o kręcenie się wokół własnej osi. Nie chodzi o to, żeby nawrócenie było zmianą nieustannie o 180 stopni, kiedy my idziemy za Jezusem.
Nawrócenie oznacza zmianę tego, co jest w nas słabe, co jest jeszcze w nas nieprzemienione Jego mocą. Nawrócenie oznacza poddanie pod światło Jego miłości tych spraw, z którymi często sobie nie radzimy. Oczywiście także pamiętamy z tych rekolekcji bożonarodzeniowych, że nawrócenie to przede wszystkim zmiana naszego myślenia. To nie jest coś zewnętrznego, kiedy serce się nie przemienia. To jest nam potrzebne w tym kluczu odpowiadania miłością na miłość Jezusa. I dlatego to nawrócenie jest procesem, który trwa tak długo, przez całe nasze życie. Jeżeli ktoś z nas myśli, że już się nawrócił, to znaczy, że nie zrozumiał za wiele z nawrócenia, dlatego że potrzebujemy nieustannie pod światło Boże stawiać, podkładać, powiększać, trudno mi nawet dobrać słowo, wszystkie aspekty naszego życia, żeby zobaczyć, czy za tym Chrystusem idziemy, czy wypełniamy Jego nakaz, czy nie zeszliśmy z tej jakże ważnej drogi kroczenia za Nim gdzieś na pobożne ścieżki. No i z czego mamy się nawracać? Mówiliśmy sobie o tym, że nasi bliscy mogą nam to podpowiedzieć, że my powinniśmy robić rachunek sumienia. Mówiliśmy o tym, że to są te rzeczy, które faktycznie mają wpływ na nasze życie i które potrzebują, żeby w tych sprawach podnosić poprzeczkę, żeby dociągać do pewnych standardów, które wyznacza nam Ewangelia. Natomiast to nawrócenie w istocie ma doprowadzić przede wszystkim do tego, żeby w naszym życiu codziennością było dzielenie się Bogiem. Oczywiście w jaki sposób to zrobimy, to już jest inna sprawa, ale dzielenie się Jego miłością, Jego światłem, Jego słowem, Jego obecnością, to jest fundament, na którym powinniśmy budować. Jezus liczy na nas. Papież Franciszek przypomina nam o tym, kiedy mówi, że wszyscy we wszystkich miejscach, na wszystkich horyzontach, na wszystkich kontynentach, wszelkimi możliwymi sposobami powinni zrobić wszystko, co w ich mocy, aby zanieść Jezusa innym. Jakież to są ważne i potrzebne słowa. Zresztą jest to kontynuacja myśli papieża Benedykta, który podobne stwierdzenie skierował do młodych, którzy gromadzili się wtedy w Kolonii, mówiąc, że to jest przesłanie nie tylko dla nich, bo przecież to nie jest tylko dla młodych ludzi, że mają swoim rówieśnikom na sposób dla nich odpowiedni powiedzieć o miłości Pana Boga, o tym, dlaczego wierzą. To jest wezwanie dla nas wszystkich. I teraz jeśli myślisz, z czego możesz się nawrócić i nie widzisz żadnej przestrzeni w twoim życiu, która domaga się nawrócenia, to postaw sobie się pytanie, na ile ja niosę Jezusa? Na ile wypełniam ten misyjny nakaz? Na ile ja już po tym czasie, którym tutaj na tym kanale było takie konkretne wezwanie do tego, by czynić uczniów, postąpiłem na tej drodze? To znaczy, na ile ja mam uczniów, przynajmniej w taki sposób wybranych, że widzę, do kogo Jezus posyła mnie zgłoszeniem Ewangelii. Oczywiście nie mówimy dzisiaj o sposobach głoszenia Ewangelii w tym filmiku, natomiast mówimy o samym fakcie głoszenia Ewangelii w kluczu tego, że jest to jeden z elementów naszego nawrócenia i nawracania. Spontanicznie podejmować niesienie Jezusa wobec innych, to jest dzielić się miłością. Nie bójmy się tego robić. Wobec świata, który jest sekularyzowany, wobec świata, który ma tak dużo odpowiedzi, a jednocześnie bardzo się gubi, wobec relatywizmu, wobec odrzucenia autorytetów, wobec tego, że sami często upadamy, nie bójmy się tego robić. I to dzisiaj niech będzie dla nas takie światło wołania w nas ducha, wołania w nas samego Boga. Posyłam Cię. Nie bój się. Nie lękaj się. Bądź czujny, w jaki sposób Ciebie posyłam. Co robię, abyś zaniósł
moją miłość tam, gdzie brakuje tej cierpliwości, życzliwości, czułości, delikatności. Zrób wszystko, co Ci powiem. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj pod tym filmikiem, jeśli tylko będziecie mieli odwagę, bo nie jest to łatwa sprawa, podzielili się jakimś słowem, które będzie słowem nadziei, a które wynikało z Waszego spotkania z Jezusem właśnie w takim stawaniu przed Nim, jak mamy zanieść, przepraszam, jak mamy zanieść samego Jezusa, jak mamy zanieść Ewangelię tym, którzy Jezusa jeszcze nie znają. Zapraszam do takiego skomentowania, nawet gdyby miało być tych komentarzy mniej. No i dzisiaj chcę modlić się za Was w różańcu, za wszystkie osoby, które proszą Boga o przyprowadzenie kogoś do Niego. Czyli to, co robiliśmy już wiele razy w inicjałach, czy w całych imionach, jak to chce. Oprócz tych świadectw, o które teraz proszę, proszę wypiszcie te osoby, które chcemy, aby poznały Jezusa, aby Go pokochały, aby były Jego uczniami. Na cały dzień dzisiejszy z serca Was błogosławię w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Patrzyłem na statystyki, że około 30% osób, które odwiedza kanał, jeszcze nie zasubskrybowała, więc zapraszam. Subskrybujemy. Kto jeszcze nie zalajkował, kciuk do góry. No i w opisie kilka słów ode mnie. Jak Bóg pozwoli, do jutra.